Nintendo Fungicid. Wyższa sztuka walki z mączniakiem. Mączniak, prawdziwy zbóż i traw, to choroba występująca na terenie całego kraju. Pojawia się już jesienią w temperaturze 10-15 stopni Celsjusza i praktycznie nie potrzebuje wody do rozwoju. Choroba ta atakuje większość upraw zbożowych. Pszenicę o zimą, jęczmień o zimy, pszenżyto o zimę. A w okresie wiosennym także pszenicę jarą i jęczmień jary. Skutkiem choroby jest niższa jakość i wielkość plonu. Straty mogą sięgać nawet 30%. Jak zatem skutecznie zwalczać mączniaka prawdziwego i zapewnić sobie naprawdę jakościowy i wysoki plon? Wybierz Kendo. Fungicyd Kendo 50EW to najbardziej skuteczny środek na mączniaka prawdziwego. Zawiera unikatową na polskim rynku substancję czynną. Kendo stosuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Fungicyd działa wielotorowo, dlatego jest tak skuteczny. Kendo ma działanie translaminarne i gazowe, dzięki czemu zwalcza patogeny już obecne na roślinie i zabezpiecza ją przed rozwojem nowych infekcji. Środek działa również systemicznie, zabezpieczając nowe przyrosty. Kendo zwalcza mączniaka w każdej fazie rozwojowej. Kendo można stosować niezależnie od pogody. Środek utrzymuje się w roślinie nawet 6 tygodni. Fungicyd błyskawicznie wnika do rośliny i już po godzinie jest odporny na zmywanie przez deszcz. Na Kendo można liczyć w każdych warunkach. Kendo stosowanie. Kendo to doskonały partner do mieszanin. W mieszaninach można go stosować zapobiegawczo w dawce od 0,1 do 0,15 litra na hektar. Z chwilą wystąpienia choroby Kendo można stosować interwencyjnie w dawce od 0,2 do 0,3 litra na hektar. Oprócz zwalczania mączniaka prawdziwego, Kendo ogranicza występowanie innych chorób zbóż, takich jak fuzarioza kłosów, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści. Szczegóły sprawdź na sumiagro.pl.